Witam serdecznie na kanale Moje DC. Dziś zapraszam Was do recenzji tego oto pióra wiecznego od firmy Caveco. Konkretnie jest to model Sport Classic. Jak zawsze zacznę od wymiarów. Długość pióra zamkniętego to 113 mm. Jego średnica mierzona tutaj na skówce, która jest najszerszym elementem, to jest 12 mm. Po otwarciu pióra i założeniu skówki mamy tutaj łącznie długość 131 mm od początku do końca, do czubka stalówki. Jeśli chodzi o wagę, to jest to 10 gramów. Teraz krótkie porównanie do kilku innych narzędzi do pisania. Tu mamy Parkera Jotera. Tu zwykły jakiś standardowy reklamówkowy długopis, jakich pełno w naszym życiu codziennym. I tu jeszcze Fisher Space Pen Bullet. Który, jak widać, jest bardzo zbliżony po otwarciu, po rozłożeniu długością do Caveco Sport Classic. Teraz zaś przejdę do plusów i minusów tego pióra. Na początek oczywiście plusy. No i pierwszy z nich to jest kwestia konstrukcji tego pióra. To jest jego tej ośmiokątna skówka, dzięki której to pióro nie będzie nam się na jakimś pochyłym stole czy też na jakiejkolwiek innej pochyłej powierzchni staczać. I tak naprawdę od razu zablokuje się nam właśnie dzięki tej konstrukcji. Nie będziemy mieli takich przypadków jak na przykład przy Fisher Space Pen Bullecie, gdzie wystarczy go lekko den. Papa. No i on sobie odjeżdża. Tutaj nam to pióro nie odjedzie, nie ucieknie. Naprawdę byśmy musieli się mocno postarać, żeby nam to pióro się gdzieś tam stoczyło. Kolejny plus to jest jego niewielka waga. Naprawdę po włożeniu tego pióra do kieszeni nie czuć go tam. Nie czuć, że ono tam jest, więc śmiało można sobie na co dzień to pióro edecować i nie będzie ono stanowiło żadnego jakiegoś dodatkowego balastu do naszego zestawu EDC. Kolejny plus to jest również kwestia właśnie edecowania, przenoszenia tego pióra. To jest jego rozmiar. Jest ono naprawdę zamknięte niedługie jak na pióro wieczne. Tu od razu może też wróci do nas Fisher Space Pen Bullet, który jest uznawany za jeden z kultowych elementów do pisania, jeśli chodzi o EDC. Spójrzcie proszę, różnica jest naprawdę nieduża, jeśli chodzi o długość, więc również tutaj pod tym względem bardzo wygodnie się to pióro przenosi, nie sprawia ono żadnego problemu w kieszeni, nie zajmuje tam dużo miejsca, ze względu na swoją długość nie sprawia ono żadnego dyskomfortu. No i tutaj plusem również połączonym z tym niewielkim rozmiarem zamkniętego pióra jest to, że w momencie, kiedy odkręcimy skówkę, nałożymy ją na korpus, mamy tak naprawdę pełnowymiarowe, praktycznie pełnowymiarowe pióro. Tu proszę, Parker Jotter. Mniej więcej długościowo jest to to samo. Tak więc otrzymujemy wówczas pełnoprawne i wygodne narzędzie do pisania. Kolejny plus to jest klips. Klips, którego ja osobiście akurat używałem tylko przez chwilę. Nie był mi potrzebny, bo pióro zamierzałem i przenosiłem je przeważnie luzem w kieszeni. Ale akurat mój egzemplarz w zestawie miał dołączony taki oto klips, który sprawdza się bardzo dobrze. Dużym jego plusem jest to, że można go śmiało, bez problemu zdjąć. Tak więc tutaj można sobie wybrać, czy w danym momencie potrzebujemy tego klipsa, czy też nie. Nie ma problemu, żeby go sobie zdemontować, zamontować i tak można robić w kółko. Jeśli chodzi o sprężystość, tutaj bardzo dobrze on trzyma, nie jest jakiś bardzo mocny, nie jest też jakiś przesadnie słaby, żeby tutaj pióro miało nam się od razu z kieszeni wylecieć, wysunąć. Tak więc tutaj również jest to na plus. No i tutaj mogę też polecić, żebyście szukając tego pióra znaleźli ofertę, gdzie będzie ono za praktycznie takie same pieniądze z tym klipsem, który dodatkowo kosztuje około 15-20 zł, a dzięki temu zaoszczędzicie, będziecie mieć tą opcję zamiast właśnie potrzeby w razie czego wydawania dodatkowych pieniędzy. Więc można za te same pieniądze, co niektóre sklepy oferują, samo pióro, można dostać również je, tak jak akurat mi się udało, już w zestawie z tym klipsem. Kolejny plus to jest to, z czym, dzięki czemu to pióro pisze, a korzysta tutaj ze standardowych
ze standardowych nabojów do pióra. Są to te mniejsze, krótsze naboje. Jest to ten uniwersalny rozmiar, uniwersalne wejście, więc tutaj każdy praktycznie producent takie naboje ma. Ja na początku używałem naboi Caveco, to jest akurat od Pelikana nabój, więc tutaj również można tutaj przebierać w tych możliwościach, czym to pióro będzie pisało. Kolejny plus to jest wybór kilku bardzo ciekawych i zróżnicowanych wersji kolorystycznych. Jest też na przykład wersja przeźroczysta, gdzie cały korpus jest wykonany z przeźroczystego plastiku, także widać nabój, widać wnętrze pióra. Jest kilka innych różnych kolorów, klasyczny czarny, jeszcze jakiś bordowy, jeśli dobrze pamiętam, ten zielony, który ja akurat posiadam, więc tutaj również myślę, że każdy znajdzie odpowiedni kolor dla siebie. Kolejny plus to jest jeszcze w kwestii właśnie pisania tym piórem, no to zamiast nabojów można użyć konwertera, którego trzeba akurat dokupić. Tutaj od producenta musi być specjalny konwerter do tego pióra, ze względu na to, że to pióro jest niewielkie, to standardowe tutaj nie będą pasowały, ale również jest taka opcja, gdybyśmy chcieli sobie po prostu napełniać tutaj atramentem z kałamarza, mamy również taką możliwość. No i kolejny, już ostatni plus to jest cena tego pióra, która moim zdaniem jest dosyć przystępną ceną, jeśli weźmiemy pod uwagę markę, jeśli weźmiemy pod uwagę również jakość wykonania, no to tutaj jak najbardziej również to na plus. Cena to jest około 80 zł, bo o tym jeszcze nie wspominałem, więc tutaj również mogę tą cenę zaliczyć w porównaniu do cen innych piór na plus dla tego pióra. A, to miał być ostatni, ale jeszcze jeden plus w kwestii pisania. Tutaj nie natrafiłem na żadne problemy, jeśli chodzi o pisanie, choć czytałem, słyszałem, że jeśli chodzi o stalówki, których Caveco używa w swoich piórach, to różnie z tym bywa. No tutaj akurat ja z żadnym problemem się nie spotkałem. Mój egzemplarz pisze bezproblemowo. Jeśli chodzi o linię w tą stronę, tutaj naprawdę nie ma żadnego problemu. Pióro nie przerywa, cały czas pisze bezproblemowo. Więc to również tutaj na plus dla Caveco Sport Classic. A teraz przejdę do minusów. Pierwszy minus to jest rysująca się plastikowa obudowa. No niestety jest ona wykonana z plastiku, z tworzywa sztucznego i w kilku miejscach dosyć mocno widać zarysowania tej obudowy. Staram się Wam to pokazać. Tu widzicie od skówki i w momencie, kiedy ją zakładamy, zamykamy pióro, tutaj wytworzyła się taka równa dookoła rysa. Właściwie kilka takich mniejszych, większych zarysowań, które stworzyły taki jakby pierścień wokół korpusu tego pióra, no co niestety nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Na szczęście w momencie, kiedy pióro zamykamy, to tego nie widać, więc o tyle tutaj nie będzie to aż tak mocno raziło przy zamkniętym piórze w oczy, no ale niestety już przy piórze otwartym jak najbardziej tutaj te zarysowania nam wystają i są widoczne. Jeśli chodzi tutaj o kwestię rys, no to również na obudowie, chociaż tutaj może ciężko będzie mi Wam to pokazać, na skówce, na korpusie, tutaj mniejsze, większe zarysowania się potworzyły, głównie tutaj na skówce, która w momencie, kiedy pióro przenosimy zamknięte, no to ona tutaj jest tym najbardziej wystającym elementem, więc tutaj również zarysowania mniejsze, większe są, więc to również trzeba mieć pod uwagę. No ale cóż, otrzymuję pióro lekkie, wykonane z tworzywa sztucznego, które no, lubi się tutaj porysować. No i z tym jeszcze związany jest jeden minus, to że tutaj to pióro bardzo lubi się palcować. Jest to plastik tutaj zrobiony, że tak powiem, na połysk, więc również tutaj bardzo łatwo łapie to ślady palców, więc często mi się zdarza akurat przecierać sobie chociażby ręką czy jakąś chusteczką to pióro, żeby tutaj te ślady palców nie były aż tak rażące i tak szpecące. Kolejny minus to jest tutaj w kwestii wykonania kilka takich miejsc, a konkretnie takich linii łączących elementy plastikowe,
no, które sprawiają, że to pióro, mimo dosyć ciekawego wyglądu, ciekawego designu, wygląda jednak trochę tanio. Trochę niestety to razi w oczy, przynajmniej mnie. Mam tu na myśli m.in. tą linię poprowadzoną tutaj przy końcówce skówki, która no dosyć mocno tutaj razi w oczy. Myślę, że można byłoby to zrobić, chociaż może się mylę, ale moim zdaniem można byłoby to zrobić tak, żeby to był jeden po prostu kawałek plastiku bez tej niepotrzebnej, brzydkiej linii. To samo mamy tutaj na tym elemencie, czyli na sekcji. Również jest tutaj ta linia, która łączy nam te dwie jak gdyby połówki, i ona również wygląda bardzo brzydko i dodaje takiego obrazu taniości tego pióra, takiej trochę tandety, co niestety no, nie jest faktem, jeśli chodzi o to pióro. Tak więc tutaj no to również kwestia wykończenia na minus. No i kolejny minus to jest to, że stalówka dosyć szybko wysycha. Wystarczy tak naprawdę kilka chwil, kiedy pióro leży właśnie w ten sposób otwarte. No i przy pierwszych liniach, przy pierwszych literach, jakie będziemy chcieli nim postawić, niestety będzie tak, że ono będzie bardziej drapać niż pisać i po chwili dopiero załapie atrament z naboju. Widzicie, tak to wyglądało. Pierwsza linia była niestety tutaj wysuszona, a wystarczyło tak naprawdę chyba z parę sekund to pióro było otwarte. Więc to również tutaj na minus. To by było na tyle, jeśli chodzi o plusy, minusy tego pióra. No i teraz przejdę do podsumowania. Podsumowując moją recenzję pióra wiecznego Kaweco Sport Classic, no muszę przyznać, że jest to dosyć ciekawa alternatywa, jeśli chodzi o coś do pisania, jakiś przyrząd, narzędzie do pisania, do noszenia na co dzień. Ma ono niewątpliwie sporo plusów, a największymi, jeśli chodzi właśnie o kwestię używania na co dzień, edytowania, jest jego niewielki rozmiar, tak? Czyli jest krótkim piórem, jest również dosyć cienkie, lekkie też i to jest bardzo istotne. No a po otwarciu, tak jak wcześniej wspominałem, otrzymujemy tutaj tak naprawdę pełnowymiarowe pióro, którym dodatkowo muszę tutaj wspomnieć, że bardzo wygodnie się pisze. Bez względu na to, czy będziemy pisać tutaj krótko jakąś chwilową notatkę, czy będziemy przez dłuższy czas tego pióra używać i zapisywać jakieś dłuższe linie tekstu. Naprawdę pisze się nim bardzo wygodnie, mimo tego, że no w sumie można by się spodziewać, że raczej pióro przeznaczone do takiego edytowania, do noszenia na co dzień, do tego jeszcze z plastiku, nie takie jakieś specjalnie drogie, no można by się raczej spodziewać czegoś zupełnie odwrotnego. No nie, tu muszę przyznać, że jestem bardzo mile zaskoczony, jeśli chodzi o to, jak tym piórem się pisze, jak się je nosi na co dzień, jak się go używa. Sprawia mi ono wielką frajdę. Używam go tak naprawdę odkąd zakupiłem codziennie nim piszę. Tu jeszcze od razu mogę też wspomnieć, że taki jeden mały nabój wystarcza mniej więcej do zapisania 4-5 stron A4. Takim dosyć, że tak powiem, drobnym pismem i zapisania w pełni. Więc tutaj zdecydowanie, jeśli ktoś chciałby spróbować, zapoznać się z tym, zobaczyć, no to mogę tutaj wybór tego właśnie pióra, tego modelu polecić. Tym bardziej, że cena około 80 zł nie jest jakoś specjalnie wygórowana za to, co otrzymujemy. A dzięki temu też będziemy mogli okazję sprawdzić, czy takie pióro przypadkiem nie sprawdzi się u nas bardziej niż na przykład Fisher Space Pen Bullet, czy też długopis typu Parker Jotter. Jest to jakaś ciekawa alternatywa, więc jeśli jesteście zainteresowani, zachęcam do sprawdzenia. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję. Przypomnę, pióro wieczne Kaweco Sport Classic. Tak jak zawsze zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No a na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.